Miło Was powitać bezpośrednio na żywo ze studia po tych wszystkich naszych potężnych podróżach, szczególnie do Torzymia i z powrotem. Teraz też tutaj w Dolnym Śląsku kolejny festiwal, a naszym gościem jest Ania Mazurczyk. I nie pierwszy raz i z taką wielką, powiedzmy, radością zawsze i mi ją witam, i ona tak się zachowuje, a powód jest. Wprawdzie nie dojechała na Harmonię Kosmosu, ale już jest. Książka, którą Ania napisała, Przebudzenie do zdrowia. Chodzi o wysokowibracyjną żywność, pożywienie. Aniu, witamy Cię bardzo serdecznie. Witam Państwa ponownie. Słuchaj, to jest tak. Z jednej strony pasja, którą już 2014 roku trwa, i przygoda z zieloną żywnością, przede wszystkim z chlorellą i oczywiście z jęczmieniem jako trawą i sokiem. Z drugiej strony takie szersze spojrzenie na świat i na to, co jest ważne dla ludzi. Książka zawiera dużo ważnych informacji dotyczących tego w zasadzie, jak żyć. Pisała się pod wpływem impulsu duchowego, możemy tak powiedzieć. Jak najbardziej. I to była taka bardzo niezwykła sytuacja, ponieważ to było w 2018 roku. Obudziłam się z informacją w mojej głowie: napiszesz książkę, a książka będzie miała tytuł Przebudzenie do zdrowia, wysokowibracyjne pożywienie. I wtedy wydawało mi się, że to był jakiś taki. No po prostu obudziłam się z taką informacją: dobrze, okej, może mi się coś przyśniło. I faktycznie. Miałam to gdzieś w swojej głowie cały czas. I cały czas ten tytuł Przebudzenie do zdrowia był gdzieś ze mną. Później, jak zaczęliśmy robić programy, to te nasze programy również nazywały się Tak, często było Przebudzenie do takie coś, zdrowia. tak. I jakby to ta część, o której mówię w kontekście soku z trawy jęczmiennej i chlorelli, właśnie mówi o tym przebudzeniu do zdrowia. I wszystko, o czym mówię, prowadzi do tego, że ludzie. Teraz, zwłaszcza w tych czasach, teraz od tych kilku lat, ludzie zaczynają się budzić szybciej, zaczynają się budzić nawet gwałtownie. Są takie sytuacje na świecie, które nas do tego po prostu popychają. Dlatego to przebudzenie do zdrowia jest takie ważne. To jest w ogóle bardzo fajna zbitka pojęciowa, powiem Ci szczerze, ponieważ z jednej strony to przebudzenie bierze się z takiego języka właśnie rozwoju duchowego, takie typowe, a zdrowie to było taka trochę jakby osobna sprawa, tak? Zresztą głównie przez mainstream, który ten przemysł medyczny tak ukształtował, że zdrowie to jest jakaś taka izolowana część człowieka. A tutaj wskazanie, że utraciliśmy właściwie zdolność rozumienia, co to znaczy być zdrowym, bo większość ludzi de facto ciągle choruje na różne przewlekłe choroby i w zasadzie nie wie, co to być zdrowym. Więc samo nazwanie, powiem tak, się spróbujesz wczuć w to, co tam ci się zdarzyło, skoro ci się wyświetliło w głowie właśnie wtedy, w 2018 roku, że to jest bardzo trafione, bo my musimy przebudzić się do faktu, że człowiek z natury jest zdrowy, a nie z natury jest chory. A jak się przypatrzysz temu, jak ten system pracuje, ile tych aptek, ile tych wszystkich specjalności, im więcej pieniędzy wydajemy na zdrowie, tym jesteśmy bardziej dumni, Bardziej tak? chorzy. Tak, Jesteśmy bo to bardziej jest, chorzy. oni się chwalą, że 7% będą wydawać z budżetu państwa, tak? Znaczy Tak. 7% chyba produktu PKB nawet, już nie pamiętam. I oni się tym chwalą, ile kasy trzeba wydać na to, żeby po prostu chorym ludziom coś tam niby pomóc, wiesz? A nie żeby po prostu być zdrowym. Właśnie o to chodzi. I to jest główny problem nie tylko naszej gospodarki, nie tylko naszego rządu, ale też całego świata. Tak. Są pewne instytucje, które po prostu zarabiają na chorobie. I im więcej chorych ludzi, tym więcej oni zarabiają. W krajach, które ja znam, europejskich, są kraje, w których są zakazane reklamy farmaceutyków, Leki. ale w Polsce nie. I u nas na blog, ja nie oglądam w ogóle telewizji, nie mam telewizji, więc jeżeli jestem u znajomych i oni mają włączony telewizor i skupiałam się kiedyś dokładnie na tym, żeby zobaczyć, co jest na reklamach w bloku reklamowym. 15 minut blok reklamowy, z czego z tych wszystkich reklam 90% to są farmaceutyki. To są lekarstwa bez recepty, na to, na tamto, dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci. Po prostu to jest katastrofa. Ludzie widząc to, znajdują u siebie choroby, znajdują u siebie problemy i idą do apteki, żeby kupić coś na te problemy. A to jest. To, co mówisz, to jest prawda. Naturalnym stanem człowieka jest stan zdrowia, a nie stan choroby. Tutaj ostatnio lansuję takie powiedzenie, które mój znajomy gdzieś tam też, takie live w Gliwicach na festiwalu rzucił, taki antysystemowy, nie? I mówi, jeżeli chcesz zrobić coś przeciwko systemowi, to zadbaj o własne zdrowie. To jest prawda. Jak Słuchajcie. najbardziej. No i teraz tak, jeżeli zaczniemy dbać o swoje zdrowie, to będziemy absolutnie nieprzydatni do systemu, dla systemu pod względem przydatności dla firm farmaceutycznych, które na tym zdrowiu zarabiają. No i
my będziemy zdrowsi, będziemy bardziej kreatywni, nasza szyszynka się oczyści, grasica zacznie wzrastać i my zaczniemy widzieć prawdę, zaczniemy mieć wyższą odporność, bo tak jak napisałam tutaj w tej książce i o szyszynce, i o grasicy, to grasica jest wrotami do odporności, szyszynka jest wrotami do otwarcia świadomości, do rozpoznania prawdy. Jeżeli tak jest, to my zaczniemy widzieć prawdę, więc ich kłamstwa będą gdzieś tam już odkrywane i dodatkowo będziemy bardziej odporni. Jeżeli chodzi o grasicę, to faktycznie nasza odporność leży w grasicy. Jeżeli ona jest malutka, mamy niską odporność, ale co jeszcze? Nasza odporność zależy od naszej świadomości, od poziomu przebudzenia. Jeżeli mamy wysoką świadomość, to mamy wysoką odporność. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ludzie z wysoką świadomością, z jakby widzeniem prawdy, oni mają wyższą odporność bez względu na wszystko. A ktoś, kto siedzi przed telewizorem, ogląda te miliony reklam, te wiadomości, w których są podawane tylko złe rzeczy, tylko najbardziej tragiczne rzeczy, jakie mogłyby się wydarzyć, tak, to ta odporność po prostu spada. Ci ludzie po prostu są zahipnotyzowani. My możemy się przyjrzeć naszemu środowisku, które no, nie wszyscy się prowadzą jak należy, bo tak, niektórzy deklarują, a to różnie bywa w praktyce, sami wiemy, jeśli chodzi o przyzwyczajenia, to jednak jak popatrzę na tą całą, wiesz, potężną falę tak zwanej covidozy, to ona, jeżeli już kogoś zmiotła, to najmniej chyba zmiotła środowisko nasze. Tam niewiele osób się pochorowało. Sama mentalność dużą rolę spełniła, to prawda. W tej książce, która rzeczywiście jest tak, ja ją mam od kilku dni w sumie, prawda? Więc tak podczytuję i tytuły i wgryzam się. Jest tam też dużo rzeczy takich związanych właśnie z myśleniem, związanych z dźwiękiem, czyli zaczynamy mówić o tym, co siebie najbardziej dotyczy, bo robiąc w tych zielonkach, robiąc właśnie przy chlorelli i przy tutaj tym jęczmieniu, no to tak najbardziej widać, jest takie to skondensowane, że to jest taki tor, który jest bardzo wydajny, tak nazwę, co nie znaczy, że inne rzeczy są mało ważne, właśnie mentalność, higiena psychiczna, tak, mentalna, obcowanie z dźwiękiem właściwy sposób. Właśnie w tej książce wysokowibracyjne pożywienie, nie mówię tylko i wyłącznie o soku z trawy i chlorelli, chociaż jest to główna część tej książki, ale też mówię właśnie o tym zdrowiu na wszystkich poziomach, czyli o zdrowych myślach. O tym, że powinniśmy naprawdę mieć wysokowibracyjne myślenie. Jeżeli my będziemy myśleć, że jesteśmy zdrowi, a nie chorzy, będzie się działo dokładnie to, o czym myślimy. Jeżeli nasze myśli będą czyste, oczyszczone, jeżeli będą pełne światła, to jak inaczej, jeżeli my jesteśmy kreatorami naszej rzeczywistości i my mamy tą moc, żeby wykreować, a nawet zmaterializować coś, co chcemy, żeby się wydarzyło, to jak my możemy w ogóle myśleć o tym, że jesteśmy chorzy? Ludzie, którzy siedzą przed telewizorami, są hipnotyzowani, że oni są chorzy i oni potrzebują tego lekarstwa, tamtego. I zaczynają chorować. Więc jakby myśli kreują naszą rzeczywistość. Jeżeli tak, to myślmy, że jesteśmy zdrowi. Mówię tam w tej książce też o dźwiękach właśnie, ponieważ dźwięk jest główną taką przyczyną naszego życia również, bo prawdopodobnie wszystko powstało z dźwięku. Pierwsze było słowo, jak to się nieraz tam sięga do tych biblijnych Moim zdaniem pierwsza była melodia. Tak, ale to dźwięk, może ten sposób. Po prostu dźwięk. Dlatego te dźwięki są takie ważne. Jeżeli oni zmanipulowali, oni, każdy sobie podstawia co chce pod to słowo oni. Jeżeli zostało to zmanipulowane i melodia została zmanipulowana, żebyśmy wchodzili w rezonans z chorobą, a nie ze zdrowiem, z nieszczęściami, a nie ze szczęściem i radością, z brakiem, a nie z obfitością, to w takim razie my powinniśmy powrócić do tego zupełnie pierwotnego dźwięku. Czyli też misy dają ten zupełnie pierwotny dźwięk. Kiedy robiłam moje warsztaty Przebudzenie do zdrowia w maju, a teraz następne będą w sierpniu, to jest 4, 5, 6, 7 sierpnia, są warsztaty Przebudzenie do zdrowia, gdzie pijemy tylko i wyłącznie zielonki, czyli oczyszczanie, ale też robię warsztaty, jak spełniać marzenia, jak powodować, żeby się zmaterializowało to, co chcemy, żeby było. No i teraz, jeżeli faktycznie to zostało kiedyś zmanipulowane, ten dźwięk, w tej chwili dźwięk powoduje, że jesteśmy, że ludzie są chorzy, a my potrafimy się zsynchronizować z dźwiękiem natury. I to jest kolejny klucz, to znaczy wszystko, co dotyczy naszego życia od wielu lat, jest systematycznie przebudowywane w kierunku w zasadzie destrukcji. Od tych 440, prawda, herców tego tak zwanego tonu strojenia, żeby zejść 4-3-2, po totalne zniszczenie żywności, tej powszechnie dostępnej. Przecież wszyscy wiemy, to, co to znaczy chemizacja rolnictwa, co to wszystkie smakowe elementy. No w zasadzie żywność jest
Żywność jest pusta. Co znaczy żywność jakby nie jest funkcjonalna? Bo też używa się tego pojęcia, też jest taki rozdział w tej książce o Tak. żywności funkcjonalnej. No, żywność funkcjonalna powinna spełniać swoją funkcję, czyli odżywiać, bo pożywienie daje życie. W związku z tym, a jedzenie, no prawda jest taka, że to, co jest w sklepach, to jest martwe, to jest trujące, pełne toksyn i powodujące, że my zaczynamy chorować, a więc mamy w sobie dysharmonię. Jesteśmy po prostu rozstrojeni na każdym poziomie. I teraz wprowadzając czyste pożywienie funkcjonalne, czyli spełniające swoją funkcję, my potrafimy wrócić do źródła, czyli do zdrowia. Ja pamiętam, zacząłem właśnie, już za lata będzie, systematycznie zacząłem pić te właśnie zielonki od ciebie. I też zauważyłem, przede wszystkim zacząłem dużo mniej jeść. Nawet prawdą jest, że nawet ten apetyt mi w ogóle tak nie ciągnie, ale poza tym to jakby trzyma. Poza tym zauważyłem, że dużo humoru przybywa. Gdzieś tak godzinę, dwie, trzy potem to tak, nie wiem, po prostu nagle zacząłem się, wiesz, śmiać, tak zmieniło się dużo. To jest to możliwe ze względu na olbrzymi wpływ, po pierwsze oczyszczanie to raz, dwa, a po drugie dostarczanie składników, bo ty masz chlorella plus... Sok z trawy jęczmiennej i chlorella. I głównym składnikiem jest chlorofil. No w związku z tym, tylko nie możemy go wyciągnąć jakby z całości, więc o tej synergii za chwilę sobie powiemy. Natomiast tutaj tym składnikiem jest chlorofil i inne substancje, które są w całości, razem. I one powodują, że w naszym organizmie wzrasta ilość endorfin, tyroksyny, serotoniny. W związku z tym my mamy zawsze dobry humor i te problemy, które tam gdzieś tam są, bo każdy ma jakieś tam problemy, one nie są odbierane przez nas przez stres, czyli my nie wchodzimy w ten stan stresu, który nas zakwasza znowu. Więc ponieważ jesteśmy odkwaszeni, toksyny są usunięte z organizmu, w miejsce toksyn wsadzone są składniki odżywcze i dlatego no, my nie jesteśmy zakwaszeni, nie ma, ten stres nie narasta. Jesteśmy w stanie sobie z wszystkim poradzić, z dobrym humorem można by to było tak nazwać. I to jest w ogóle klucz całego sposobu na życie. Tutaj też taka, a propos tej, bo wspomniałeś o synergii, wiesz, o tym, że w zasadzie to, co tu mamy, zaraz też się z chęcią napiję, bo robię to praktycznie 3 razy dziennie, to mamy do czynienia z czymś, co pochodzi od początku do końca z trawy, oczywiście mówimy tu o jęczmieniu i mówimy o tym, że jest w specjalnych warunkach hodowany i tutaj nie ma żadnej ekstrakcji. Niesamowita historia z profesorem, z naukowcami, którzy wam robili badania. I powiedz to, bo to jest takie, pokazuje jak działa system i co trzeba robić, żeby nie działać zgodnie z logiką systemu, tylko z logiką zdrowia. No to jest bardzo fajna historia. Tak, właśnie. No jest to historia pewnego badania. Profesor Rzeski i doktor Lemieszek z Lublina zrobili badania na soku z trawy jęczmiennej i na chlorelli. Że to są zlecenia, żeby to zrobić, tak? Tak naprawdę to była sytuacja taka, że dostali granty na zrobienie badań na chlorelli i trafili na naszą firmę i wzięli do tego również jęczmień. Ale najpierw zrobili pojedynczo, na jednym produkcie i na drugim osobno, a później w synergii razem. I wyniki badań były zaskakujące dla nich wszystkich i również dla nas. Dlatego, że myśmy nie mieli tych badań. Badania były robione pod kątem raka okrężnicy, czyli końcówki jelita grubego. I teraz co się okazało? Sok z trawy jęczmiennej i chlorella, które są jedzone razem, powodują apoptozę komórek rakowych, czyli śmierć, natomiast wzmacniają komórek zdrowych. Czyli jednym słowem usuwają raka, usuwają nowotwory. No tak byś powiedziała to gdzieś w mainstreamie, to by od razu zamknęli. No właśnie o to wszystko chodzi, że ważne, żeby to było, żebyśmy my o tym wiedzieli i żebyśmy mówili o tym naszym znajomym, naszej rodzinie i pomagali ludziom, którzy są wokół nas, a wiadomo, że z jednostek składa się całość. Więc te jednostki są ważne, my jesteśmy ważni. No i teraz co się wydarzyło? Po przyjechaniu tam, po zaproszeniu, oni nas zaprosili na badania, na te wyniki badań, pokazali nam wyniki badań i zapytali się właściciela właśnie firmy i co teraz on chce z tym zrobić. No i właściciel firmy, akurat to było Greenways Polska, powiedział, że zapytał, co ja mam z tym teraz zrobić. No nic, będziemy to dawać ludziom, żeby byli zdrowi. No i faktycznie profesor Rzeski dziwnie się popatrzył, ale mówi, ale wie pan co, zwykle firmy, które przychodzą i widzą wyniki badań. Jeżeli jest jakiś składnik, który ma szczególne walory. Tak, wyciągają jeden składnik, który ma szczególne walory. I chcą go podawać ludziom. I właśnie chcą z tego zrobić różową pigułkę.
I tylko z tym jednym składnikiem w tej różowej pigułce pełnej maltodekstryny, gumy guaran i innych takich substancji chcą podawać ludziom i sprzedawać to, żeby bogacić się na czymś, co w ogóle nie działa. Dzięki temu można to jakoś też, nie wiem, opatentować, czy też ochronić. To jest taki rodzaj, ale to jest, wiesz co, myśmy troszkę rozmawiali o tym, to jest rodzaj pewnej filozofii systemu. To, co teraz usłyszeliśmy przy tej historii, to widać wyraźnie, że wszystko, co daje natura, a natura, czy też stwórca, bo działa przez naturę, tak pięknie i mądrze skomponował, że jedno musi grać z drugim, oni po prostu wszystko dzielą, segmentują, tak samo jak dzielą ludzi, dzielą po prostu wiedzę na segmenty, które zupełnie są niepowiązane. Po prostu robią taką sieczkę ludziom w głowie i robią też sieczkę w tej rzeczywistości. Jeżeli oni chcą, żeby z jakichś naturalnych preparatów coś wyciągać i specjalnie jakby odizolować, znowuż popełniają ten sam błąd. Dzielisz, oddzielasz się w zasadzie od miłości, od tej kreacji, która nadała temu sens tylko wtedy, kiedy coś jest razem, ma siłę pełną. Ja wiem, że tam zawsze coś zostanie. Ale wiesz, no. Ale nie, wyciąganie pojedynczego składnika z czegoś, co powinno być wszystko razem, bo tak zostało stworzone przez naturę, tak? Przez naturę zostało stworzone razem. I jeżeli, bo tutaj też jest ciekawa sytuacja, bo jeżeli mówimy razem, to może powinniśmy tą trawę zjeść. No bo jest razem, tak, a nie wyciskać z niej sok. I tutaj faktycznie profesor Rzeski dowiedział się, że firma nie chce wyciągać pojedynczych składników, chce iść do ludzi z tym, z tą synergią, czyli z tym wszystkim, bo my rozumiemy, że działa tylko to, co zostało stworzone przez naturę i co zostaje podawane razem, czyli tak jak jest. Natomiast tutaj w przypadku trawy i soku z trawy, sok z trawy został oddzielony od trawy, ponieważ ludzie nie trawią trawy, więc ostry błonnik, celuloza musiał zostać oddzielony, żeby znowu nie szkodzić. Jest na rynku mielona trawa jęczmienna i ona faktycznie nie jest dobra dla naszych jelit, dlatego że przecina kostki jelitowe i powoduje wrzody jelit. Ponieważ ten błonnik jest dla nas za ostry. No dlatego ludzie nie pasą się na łąkach, bo inaczej to by wszystko... No tak, byśmy sami zajadali ten jęczmień, gdyby on był dla nas. Dokładnie. Natomiast sok wyciśnięty... Pewne elementy tak, się wyciska. Tylko ten sok musi być w całości podawany, musi być pity po prostu. On jest wysuszony w bardzo niskiej temperaturze, a więc prawie na wietrze jest wysuszony. Bo w 30 stopniach Celsjusza i to, co zostaje po odparowaniu wody, to, co zostaje, jest zebrane i jest wsadzone do pudełka. I teraz, kiedy my dodajemy do tego wody, on jest znowu żywy enzymatycznie. I co to oznacza? To oznacza, że gdybyśmy zalali go gorącą wodą, bądź też jak jeden pan chciał zalać jęczmień, sok z jęczmienia chciał zalać alkoholem i pytał się, czy to działa. I powiedział mu, że no, alkohol wiadomo, że zabija wszystko, ale oddziela się również białko. Czyli jeżeli zalejemy gorącą wodą lub też alkoholem, oddzieli się białko od soku. W związku z tym oznacza to, że on jest żywy enzymatycznie. Czyli my dostarczamy do naszego organizmu coś, co nas mega wzmacnia, dodaje witamin, mikroelementów, makroelementów, żywych enzymów, aminokwasów, a wiadomo, że białka są nam, niepotrzebne nam są białka, potrzebne nam są aminokwasy, które powodują, że my po prostu dobrze żyjemy. Także ta synergia tutaj jest absolutnie podstawą. Wiesz, jednym z takich, nie wiem, bym powiedział, gwarantów tego, że powstaje coś, co naprawdę ma wartość, to są przede wszystkim, to nie tylko jest surowiec, jest sposób, w jaki to robimy, ale to jest powiązane z ludźmi, którzy to robią. Troszkę opowiadałaś mi o twórcach jakby tej całej tego i firmy i ludziach, którzy to tym zawiadują i to są no, niezwykłe, jak się okazuje, postaci. Tak. I tutaj jakby też przy okazji się pojawia pytanie, kto jakby to, wiesz, wymyślił, kto to robi i jednocześnie czy trudno jest pozyskać miejsca, gdzie ten właśnie, gdzie ten jęczmień się de facto tworzył, wysiewa. Tak. To jest prawda. Faktycznie miejsce na podwysiew jęczmienia, który powinien mieć ziarna niemodyfikowane genetycznie, a więc tutaj jest też, to jest, wszystko idzie od podstaw, czyli od samego początku. Gleba musi być zaopiekowana, musi być pełna mikroelementów. Faktycznie właściciele firmy znaleźli takie miejsce w Stanach Zjednoczonych, w stanie Utah, dlatego że zasiali jęczmień na pustyni. Ale ponieważ jest to pustynia, która jest pełna mikroelementów, do tego stopnia, że czasami jęczmień nie chce rosnąć na tej glebie, ponieważ jest za dużo mikroelementów i oni muszą te mikroelementy wypłukiwać. Ale tutaj ciekawa sprawa, że rośliny nie pobierają minerałów z ziemi.
roślinom potrzebne są do tego w ogóle, żeby się żywić mikroelementami, są potrzebne grzyby i bakterie. I teraz poprzez grzybnię, jakby taką sieć kanałów, bakterie przenoszą i przetransformowują minerały, które idą dopiero do rośliny. Więc jakby widzimy, że to jest żywy organizm. Gleba jest żywym organizmem, takim samym jak my jesteśmy żywym organizmem. I teraz my musimy się opiekować tą glebą. My nie możemy jej niszczyć, nie możemy jej zalewać pestycydami. My musimy stosować płodozmiany. I tutaj w przypadku akurat tej firmy faktycznie stosowane są płodozmiany. Jest pięciopolówka lub trójpolówka. W czasie odpoczywania gleby pasą się tam zwierzęta, pasą się tam krowy, które mają ekologiczne kupy. No taka jest prawda. Nawet nawóz jest badany, czy jest ekologiczny, czy nie ma tam toksyn. No więc jeżeli gleba jest zaopiekowana, podlewana jest wodą stopniejących lodowców i odwiertów głębinowych, więc ta woda jest też strukturyzowana. Jeżeli zaopiekowana jest gleba, tam chwastów nie usuwa się pestycydami, roundupami i innymi takimi środkami. Tam tą glebą zajmują się ludzie, którzy nie uznają żadnych toksycznych substancji. Czyli to muszą być ludzie, którzy gdzieś głęboko w swojej filozofii życia, czy nawet jakichś takich światopoglądowych swoich przekonaniach uważają sposób, w jaki ma coś rosnąć i potem być spożywany za jakiś rodzaj świętości, i to tak. Byłby grzechem, gdyby mieli tam po cichu coś podsypywać, żeby może być większa wydajność. Tak, absolutnie tak nie może być. Tak nie może być. A jest tajemnicą, co to robi? Robią to Mormoni. No właśnie, tak. To powiedzieć, bo oni są naprawdę w pewnych kwestiach bardzo tacy etyczni i bardzo, bardzo. Słowni. Tak. Pilnują się. Dlatego właśnie też, jeżeli mamy zaopiekowane pole, ziarna są niemodyfikowane genetycznie. Gleba jest zaopiekowana. Ludzie, którzy to robią, mają w sobie miłość do natury. Więc co może być lepszego dla nas? Jakie lepsze pożywienie możemy dostać? Jeżeli w pożywieniu jest energetyka, miłości, radości, obfitości. Przecież metr kwadratowy jęczmienia, który rośnie na polu, daje nam jeden dzień oddychania tlenem dla jednego człowieka. Dobre. I to jest po prostu to. My dajemy światu tlen, dajemy ludziom czyste pożywienie, dajemy też pracę tym ludziom, oni za to dostają pieniądze. Po prostu to jest, no powiedziałabym, samo dobro. Mieliśmy taką audycję przecież, też nie twoje wystąpienie na Harmonii Kosmosu, tego nawiązywały do etyki w biznesie i to takiego sposobu prowadzenia biznesu, żeby po prostu wszystko się zgadzało. Zarabiasz na życie, robisz rzeczy, które są dla ludzi no po prostu no, tylko już dobre, no bo jeżeli sprzedajesz dobry produkt, namawiasz i wyjaśniasz. Tutaj niesamowite, że mnie zrobiła ta informacja, też w książce są zdjęcia związane z łuszczycą jednej z osób, które namówiłaś do tego, żeby podeszło od tej strony. Tak, zadzwonił do mnie kiedyś znajomy, że faktycznie ma taką znajomą. Tak to właśnie wygląda, że jeden mówi drugiemu, bo mu pomogło. I mówi, że ma taką znajomą, która faktycznie miała problem łuszczycy wszędzie, już na całym ciele. Do tego stopnia, że nie mogła jeść, nie mogła spać, nie mogła nawet iść do ubikacji. Widziałem trochę tych zdjęć, takich trochę w komórce u ciebie. Tak. To robiło fatalne wrażenie. Aż musiałem się na chwileczkę, wiesz, wzrok odciągnąć od ekranu. No, mam nadzieję, że możemy pokazać te zdjęcia. Ja wybrałam tutaj takie bardziej, znaczy, no ja nie takie które się nadają na pokazanie. Takie tam masz, nie? Tak, które są jeszcze w miarę takie, że można je oglądać. I powiem szczerze, że tutaj co 10 dni wysyłała mi ta pani zdjęcia ze zmianami. I ja byłam sama zszokowana, bo dla mnie to był szok zobaczyć, jak czyste pożywienie jest w stanie doprowadzić nasze organizmy do samoleczenia. Bo żywność funkcjonalna nie jest lekarstwem, ale leczy. Ona nie jest lekarstwem, ale doprowadza organizm do samoleczenia, czyli po prostu do tego, żebyśmy doszli do naszych normalnej funkcji zdrowia. Tutaj szczególną rolę w tym całym procesie, bo ja tak mówię o tych nawykach, zresztą teraz byliśmy na tym festiwalu, tam gdzie to było, tam no, za Polanicą, tak? Celafo robił tam i też... Lato daje. Tak, właśnie. Też właśnie zwracam uwagę na tą jakby siłę oczyszczania i dlaczego ta chlorella jest taka znacząca. Ja sam mam taki nawyk już, że po prostu tą chlorelę dosłownie noszę przy sobie, bo bez tego nawyku, kiedyś jeszcze taki tryb życia prowadzi, na przykład ja, że ciągle w podróży w zasadzie, no to ciężko o właściwe rezultaty terapii, bo jeżeli nie ma systematyczności, ludzie według ciebie systematycznie to biorą, czy też niektórzy biorą dlatego, żeby sobie poprawić zdrowie na chwilę, a potem... Zależy, jaka jest motywacja. Właśnie. Jaka jest motywacja. W przypadku niektórych ludzi oni po prostu chcą być zdrowi, oczywiście, ale są ludzie, którzy chcą być chorzy,
ponieważ jest to im do czegoś potrzebne, na przykład jest im wygodnie w życiu, albo mają taką swoją drogę, bo my musimy też patrzeć na to, jak to moja mama mówiła, nic na siłę, wszystko młotkiem, bo każdy ma swoją drogę. I jeżeli dusza wybrała sobie tą drogę, żeby ciało, czyli ona też doświadczyła choroby, i w związku z tym doświadczyła zmiany myślenia, przebudzenie do, no do tego, żeby się zaopiekować tym pojazdem, tak? Żeby się zaopiekować tym ciałem, żeby wyjść też z tej hipnozy, która jest podawana codziennie przez telewizję. Tak, i jeżeli to ma zrobić przez chorobę, to ona to zrobi przez chorobę. Ale jeżeli ma przyjść do niej coś, co ją uleczy i zmieni jej myślenie, bo zielona żywność funkcjonalna, jeżeli mówimy o soku z trawy chloreli, zmienia myślenie poprzez oczyszczanie z toksyn, zwłaszcza szyszynki, poprzez podanie słońca w płynie, czyli chlorofilu, i nasze ciało i myślenie się zmienia. I teraz jeżeli my to bierzemy na przykład sok z trawy i chlorele przez mózg, czyli na przykład chcę schudnąć, okej, wiem o tym, że po zielonej żywności jest możliwość schudnąć 5 kg, 10, 15, w zależności od ilości, jaką jemy i od systematyczności, o której mówiłeś. I wtedy, jeżeli idziemy przez umysł, dobra, okej, ale co się dzieje później? W miarę picia i jedzenia zielonej żywności zmienia się nasze myślenie. Dlatego, że oczyszcza się mózg, oczyszcza się krew, oczyszczają się jelita, które są naszym pierwszym mózgiem i najważniejszym. Jeżeli oczyszczamy jelita, zaczynamy trzeźwo myśleć. Tutaj jest to bardzo, może dam taką analogię, trochę może dosyć taką przaśną, ale wezmę to, odniosę do komputera i do oprogramowania. Jeżeli komputer jest mocno już, jak to się mówi, zawirusowany, czy też przeciążony różnymi niepotrzebnymi, prawda, plikami, to on bardzo słabo pracuje, kiedy mamy jeszcze bardziej zaawansowane programy, prawda, wymagające szybszego procesora i pamięci RAM, i w tym momencie to po prostu nie pracuje. Oczyszczenie komputera, wszyscy wiemy, tak, powoduje, że te programy, które są tam najbardziej wymagające, po prostu zaczynają dobrze chodzić. Jeżeli teraz mówisz o wibracjach, o częstotliwościach, które są w zasadzie wszystkim, znaczy nic nie istnieje, co nie jest falą, co nie jest wibracją, co nie jest energią, właściwie to wszystko jest energią i jednocześnie wibruje, czyli po prostu drga, czyli drga. To w tym momencie, jeżeli mamy pozatykane właśnie w mózgu szyszynkę i wszystkie te procesy takie właśnie, jakie mamy związane z toksynami, no to automatycznie nie możemy przyjąć, by dobrze pracowało oprogramowanie wyższego rzędu. A to właśnie nasze oprogramowanie wyższego rzędu to jest kontakt ze źródłem, z duszą, to jest wyższa jaźń, to są wibracje podwyższone, to jest to wszystko, co daje nam właśnie harmonię, siłę i to właściwie jest drogą do domu. Więc to jest w ogóle taki, no po prostu to aż się wiesz, nie chcę, że z jednej strony takie proste, a z drugiej strony tak daleko nam do tego, żeby sobie to uświadomić. Bo właśnie chodzi o tą prostotę. No, dlatego, że jęczmień jakby jest z nami od tysięcy lat, chlorela jest z nami od tysięcy lat. Więc to są algi oczywiście, one tam są przez Azjatów używane i tak dalej, ale dlaczego tylko Azjaci mają je używać, jeżeli to jest takie dobro. Ale jeżeli mówisz właśnie o tym oprogramowaniu naszym i o tym zanieczyszczeniu, no to czym się zajmie najpierw organizm, jak jest chory, jak jest zawalony toksynami? Najpierw się zajmie oczyszczeniem z tych toksyn. Najpierw się zajmie tym, żeby przeżyć w ogóle. A myślenie o stwórcy, o stwarzaniu. O swoim życiu, że który ma lepszą jakość, o rozwiązywaniu problemów, które są świetnie rozwiązywane, o całej harmonii, którą możesz doświadczać. No nie ma na to czasu, bo musisz pokonać ból. Właśnie o to chodzi. Więc jeżeli system włożył w nas choroby, którymi my powinniśmy się zająć, tymi chorobami powinniśmy się zająć, problemami z naszym ciałem, z naszą rodziną, z naszym społeczeństwem, z naszymi podatkami, to są wieczne problemy i my nie mamy czasu na to, żeby pomyśleć o tym, że my jesteśmy stwórcami, że my możemy sobie stworzyć sami zdrowie, możemy sobie stworzyć obfitość, możemy sobie stworzyć szczęście, radość w życiu. No przecież my jesteśmy do tego stworzeni, a nie do tego, żeby te wszystkie niskowibracyjne stany mieć takie jak zazdrość, zawiść, gniew. To nie jest nasze, to nie jest nam przyrodzone. I teraz, jeżeli coś takiego przyjdzie, prostu, tak. Właśnie, jeżeli przyjdzie coś naturalnego, żeby dać nam naturalnie radość, obfitość i szczęście, no to wtedy komuś to może nie pasować. Rozmawialiśmy właśnie o tym, że ten stan naturalnego poczucia, że jest dobrze, jeżeli ludzie po prostu jakby nie czują tego, że są zdrowi, po prostu, bo nie ma powodu. Znaczy, jak jesteś zdrowy, to w zasadzie, gdybyś nie znał, że byłeś kiedyś chory, to byś w ogóle nie wiedział, co to znaczy zdrowie, tak? Tak. Ale tak często właśnie jest i bardzo często, a my teraz, budując ten nowy korytarz życia, to w sumie niektóre właśnie pasusy tej książki też pokazują,
że tworzymy jakby nową rzeczywistość. Mówi tu o środowiskach naszych, o ludziach, teraz Harmonia Kosmosu, bo takie największe zgromadzenie, dzieci, ludzie się zjechali. Tam też toczymy na przykład takie boje, choćby z gospodarzem, czy ma być mięso, czy nie być mięsa, przykładowo, czy ta żywność ma być taka, jak jest, wiesz, wszędzie kupowana, czy też mogła być zdrowa. No, wszędzie, w każdym miejscu naszego życia, przepraszam to słowo, ten bój trwa, ale my nie musimy się strasznie bić z nimi, którzy nam narzucają pewne rzeczy, my możemy stworzyć własną rzeczywistość. I tak robimy. Właśnie. I tak robimy. I teraz, jeżeli my wchodzimy w ten korytarz wysokowibracyjny, tak, czyli jeżeli my wchodzimy w spokój, jeżeli my wchodzimy w brak walki, jeżeli wchodzimy w rozwiązywanie problemów, a nie stwarzanie ich, jeżeli my mamy zdrowie, bo wiesz, o co chodzi? Ktoś, kto jest zdrowy, ma miliony marzeń, jest pasję, ma kreację, ale ten, kto jest chory, ma tylko jedno marzenie, żeby być zdrowym. I teraz, jeżeli to marzenie się spełni i ktoś, kto jest chory, nagle zaczyna być zdrowy, może to się stać w ciągu miesiąca, 3 miesięcy, 3 lat, ale jeżeli idziemy tą drogą do zdrowia, po drodze, mijając różnego rodzaju problemy, my je z łatwością rozwiązujemy. I dlatego już nie musimy skupiać się na problemach, bo to rozwiązanie tych problemów jakoś przychodzi zupełnie naturalnie. Najczęściej przychodzi w snach. No właśnie, ty masz ten też zbudzony obszar, mówiłaś o tej inspiracji do napisania książki. Czy jak pisałeś tą książkę, to był jakiś taki, nie wiem, rytm, siadasz, piszesz i coś w rodzaju takiego channelingu, ale to przesadzam, takiego w sumie momentu, kiedy ty wiesz, że to piszesz i nic ci nie przeszkadza? Troszkę nie przesadzasz no. Z tym, dlatego że powiem szczerze, że ja wzięłam tą książkę, jak już wyszła, została wydana, tak. I zaczęłam czytać. I ja nie pamiętam tych słów, które ja tutaj pisałam. I po prostu czytam ją tak, jak ja bym tego nigdy nie pisała. I to, co ciekawe, jak czytałam ją na komputerze, jak ją pisałam na komputerze i czytałam po kolei, to było okej. Ale teraz wziąłam książkę do ręki i po prostu słowa jakby nie wiem skąd. Nie wiem co. Ja pisałam tą książkę. Pewnie, tak, ja pisałam tą książkę pod wpływem impulsu absolutnego, ponieważ faktycznie. Dzieje się to w jeden dzień. Teraz zaczynam pisać. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. I pisałam ją codziennie po 6 godzin. Wyjeżdżałam do hotelu, w którym była restauracja, do której nikt nie przychodził. Była ogromna restauracja, zupełnie pusta. Zamawiałam sobie wodę, brałam sobie zielonki, bo zielonek w tym hotelu nie było, więc robiłam sobie sok z trawy. Zamawiałam sobie tam wodę i po prostu siadałam i pisałam. I wyłączałam telefon całkowicie. Nikt nie mógł się do mnie dodzwonić, więc potem 150 tysięcy nieodebranych połączeń, ale chodziło o to, żeby się absolutnie skupić na tym, co chcę przekazać. I teraz jak to czytam, no to nie pamiętam, że ja to pisałam. To jest też takie ciekawe, tak ja tą książkę zaczęłam tak poczytywać. Ania nie mówi, no nie, przy to wszystko nic nie wiesz, bo w twoich audycjach wiesz, co mówię, to nie jest tak. I ja oczywiście te czy inne frazy nieraz czytałem i słyszałem od moich innych gości, ale z informacją i z wiedzą jest tak, że musisz czasami coś usłyszeć setny raz, żeby to do ciebie dotarło. A również to, że mam przyzwyczajenie teraz, że parę rzeczy, w tym przede wszystkim oczywiście zielonki, mam cały czas przy sobie, ta torba nawet tutaj chyba z boku leży, moja czarna, a w mniejszej też mam jeszcze, to po prostu jest efekt tego, że ja po raz, nie wiem, setny gdzieś usłyszałem, że przecież to jest to, to jest ważne, czy dźwięk, czy właśnie czysta żywność, robiona w takich warunkach. Do mnie dociera po 20 razie, a wiem, że z większością tak jest. Ale już nawet nie o to chodzi. Że po prostu jak opowiadasz ty na przykład, jak to się odbywa tam w Utach, tak? Jaka tam jest jakiś rodzaj takiej, wiesz, troski o jakość, tak? I tam jest serca i pasja, że ktoś naprawdę tego broni, że tutaj kasa nie jest celem samym w sobie, tylko po prostu preparat, nazwę to wprost. To po prostu do ciebie dociera i zaczynasz traktować to poważnie, bo my jesteśmy wszyscy przebodźcowani, wiesz, mamy tych informacji od lewa do prawa. Nie wiadomo, co jest prawdą. I dużo kłamstw jest cały czas powtarzanych metodą Goebbelsa, ale to powtarzanie niestety i nam jest potrzebne, wiesz, informacja jak wszystko po prostu się, wiesz, jak no, wykrusza się, po prostu się wszystko blednie i dlatego jest potrzebne to odświeżanie. To, co zrobiłaś w tej książce, tak mi się wydaje, po pierwsze, to jest bardzo takie zborne, takie wewnętrzne, spójne, powiązane. Wybrane są niektóre zagadnienia, ale najbardziej istotne, wydaje mi się, byli toksyny, pasożyty i potem dochodzisz do trochę filozofii, skąd się to wszystko bierze i tak dalej. No i na końcu najważniejsze, dlaczego ta chlorella, wiesz, a na przykład, nie wiem, coś innego, jest tyle różnych, wiesz, roślin, z których się też wytwarza różne wartościowe rzeczy. Na pewno sposób, w jaki do tego się podchodzi, to nie ważne, co by to było. Dobra, zostawmy, bo zaraz dojdziemy do tej chlorelli, do tego jęczmienia jeszcze raz, dobra? Dlaczego? Bo wiadomo, że ważne jest, co to tam ma być, bo w dużych, różne rzeczy mają wartość, ale sposób, w jaki to pozyskujesz, co to daje, i dajesz to potem ludziom, jest na pewno centralny.
Po drugie, ludzie, którzy to robią, tak zapytałem o tego waszego, tam waszych szefów też dwa zdania. No i na końcu dopiero jeszcze przypomnieć, dlaczego chlorela mówi, że to słońce, czy mamy coś może innego, lepszego, czym wybrałaś akurat tego typu preparaty? Można było zaangażować się w kilka innych ciekawych linii, prawda, takich, wiesz, dla ludzi dobrych. No, odpowiedź na to pytanie jest troszkę skomplikowana i niezwykle prosta. No bo tak. Ja nie wiem. Dlatego, tak że coś stało. Do nas po prostu przychodzi. Tak przyszło i to potrafiłem swoje. To pomogło moim dzieciom odzyskać zdrowie. Akurat to do mnie przyszło. Wiesz, że nic się w życiu nie dzieje przez przypadek. Tak. I że zawsze jest coś. Roślin jest tysiące, które nam pomagają. Tysiące. Jeżeli to do mnie przyszło, oznacza, że tym powinnam się dzielić z ludźmi. Druga rzecz to jest ta właśnie misja, bo tak jak jest w tej książce napisane, jeżeli posiadasz wiedzę i nie dzielisz się tą wiedzą z innymi, tak, to jest to skrajny egoizm. Tak. I dlatego tą wiedzą powinniśmy się dzielić. Jeżeli chodzi o przypominanie, o ciągłe powtarzanie, jest taki syndrom znanej mordki, tak się nazywa ten syndrom. To znaczy, jak ci jedna osoba ciągle mówi to samo, jedna osoba i ty już przestajesz tej osoby słuchać. Ale jeżeli przeczytasz to w książce, w innym miejscu, jeżeli ktoś ci inny to powie. Tak, to dociera. To dociera. Tak, i chociażby ta jedna, to jest tak z rodzicami, wiecie o co chodzi. Mama mówi cały czas dziecku, że co ma robić, co ma nie robić, co ma, ale jak to powie babcia, albo jak to powie ktoś obcy, to dziecko od razu inaczej to odbiera i inaczej rozumie i robi to lub nie. Natomiast tutaj w tej książce to, co jest najważniejsze, to, że zielona żywność jest dla wszystkich. Tak. Nie ma osoby, nie ma przeciwwskazań. Jeżeli chodzi o chlorelę, to tutaj trzeba odpowiednie dawkowanie do odpowiednich dolegliwości, żeby powoli przeprowadzić oczyszczanie, żeby to nie było to oczyszczanie takie gwałtowne, jak jednej z moich koleżanek, która po zjedzeniu dużej ilości chloreli od razu w ubikacji pozbyła się pewnych gości, których miała w brzuchu, tak? Więc jakby tutaj jest też o pasożytach. Wszędzie potrzeba proporcji. Tak jest. Jest też o pasożytach. Jest też o cukrze. Jest też o tym, czego nie powinniśmy spożywać. No i głównie o tym, dlaczego właśnie jeść zieloną żywność i dla kogo ona jest. Ona jest dla osób, które są, dla kobiet w ciąży, dla małych dzieci, dla kobiet karmiących, dla starszych, dla seniorów, jest dla sportowców, jest tak naprawdę dla każdego. I dlatego to jest uniwersalne i dlatego ona się zawsze obroni. Bo to nie jest tak, że to jest tylko dla jednej wybranej grupy społecznej i na przykład jest napisane absolutnie zakazane dla kobiet w ciąży i karmiących. No dlaczego, jeżeli coś jest lekarstwem, jeżeli coś jest dobre i lekarstwem jest i nas leczy, dlaczego jest zakazane dla kobiet w ciąży? To jest takie systemowe szukanie sposobu, żeby, że tak powiem, nie popaść w jakąś tam, wiesz, odpowiedzialność, a jednocześnie... Dlaczego nie popaść w odpowiedzialność? Tutaj kobiety w ciąży mogą pić zieloną żywność. Właśnie. Bierzemy za to odpowiedzialność. A gdzie indziej tego nie robią? A dlaczego tego nie robią? Bo się boją, że mogą być skutki uboczne, a tutaj skutków ubocznych nie ma. Mi się wydaje, że kobietom w ciąży powinno się zacząć zakazać jeść pewnych rzeczy, które są tu powszechnie dostępne w sklepach. No prawie wszystkich, prawie wszystkich niestety. Warzywa... A takiej etykiety nie ma. No i to jest jeszcze jedna rzecz, wszystko jest zapakowane toksynami, a druga rzecz, przez to, że rolnicy nie opiekują się glebą, że oni, nie wszyscy oczywiście, ale większość, te rośliny nie chcą rosnąć. Nasiona tych roślin, ziarna, są przystosowane tylko do plonowania dwa razy, a później, no wiadomo, że jest to modyfikowane genetycznie. I teraz, żeby rolnicy mieli dobre plony, muszą sypać, muszą zalewać toksynami te rośliny. I teraz co my dostajemy? I dostajemy warzywa i owoce, które po pierwsze są toksyczne, a po drugie straciły swoje wartości odżywcze. W tej chwili na przykład brokuł stracił 80% witaminy C w porównaniu sprzed 30 lat. Więc jak ja mając 10 lat, zjadłam brokuła jednego, to teraz musiałabym zjeść tych brokułów 4, żeby dostać tą samą po prostu wartość witaminy C, ilość witaminy C naturalnej. Ale przy 4 brokułach zjedzonych od razu, nie wiem, czy bym dała rady, plus jeszcze toksyny, które dostaję z tymi brokułami. Tak, to jest, może być bardzo toksyczne. Nie słyszę odpowiedzi na pytanie, jeśli chodzi o tych wspaniałych ludzi, których poznałaś i znasz, którzy to wszystko z terytorium sąsiedniego naszego, znaczy z terytorium sąsiada, to wszystko pilotują. Tak. I czy to prawda, że na terenie tego kraju tak dużo osób w ogóle właśnie, znaczy suplementuje się tą zieloną? Tak. Właścicielami firmy są Czesi, więc oni już od 20 lat propagują żywą żywność właśnie w Czechach, a u nas w Polsce od 10 lat w tej chwili. I to są ludzie niezwykli. To są ludzie, dla których najważniejsza jest natura.
i człowiek połączony z naturą. Kiedy byłam ostatnio na konferencji właśnie z właścicielem firmy, z którym mam bezpośredni kontakt, wręcz osobisty, i tłumaczył nam, jak grzyby, bakterie i rośliny współpracują razem, również pleśnie, które transformują, które są tak naprawdę obrońcą tych roślin. Nam się wydaje, że pleśń robi coś złego, bo taka jest prawda, jeżeli przerośnie, zrobi coś złego, ale jest nam potrzebna również w naszym organizmie, więc pewne ilości pasożytów w naszym organizmie są nam potrzebne. Niektóre wirusy, bez tych wirusów nie powstałby łożysko na przykład, więc wszystko jest nam potrzebne, ale w odpowiedniej ilości i proporcji. Jeżeli przerośnie, tak jak kandida, my zaczynamy chorować i powinniśmy właśnie dostosować nasze pożywienie i te ilości do tego, do naszego zdrowia. No i teraz ci ludzie, którzy zajęli się właśnie sokiem z trawy i chlorelą, oni dbają o to, żeby to było wysoko energetyczne i wysoko wibracyjne. Teraz w tych czasach wydawałoby się, w czasach korporacji, wydawałoby się, co to w ogóle jakieś, to jest jakiś idiotyzm. To jest, a tutaj pieniądze są skutkiem ubocznym czynienia dobra. A jeśli chodzi o pasję i zainteresowanie na przykład, nie wiem, właśnie przyrodą, drzewami? Jak najbardziej. Tutaj zdaniem, bo to mnie zafascynowało, to pytałaś mi trochę, to ja tak się kurczę, ale fajnie. Tak, właściciel firmy, kwestia pieniędzy jest kwestią którąś tam rzędną, ponieważ najważniejszy jest kontakt z naturą i to, żeby ratować właśnie tą naszą ziemię. I to nie są puste frazesy, to nie są puste słowa, to nie są sprawy klimatyczne i inne tam takie, tylko to, co znamy z mainstreamów. Natomiast tutaj jest działanie. Jeżeli właściciel firmy bierze łopatę i bierze drzewko i idzie i sadzi je po to, żeby odnawiać bory, wziął nas kiedyś do lasu czeskiego i pokazał, zobaczcie, to się nazywa las, a to były stojące same patyki drzew, pod którymi nie było kompletnie nic, tylko suche igły i sucha gleba. One system korzeniowy mają tak płytki, że powiew wiatru i one się wywracają. Natomiast powiedział, że on chce stwarzać bory z powrotem, takie jak były kiedyś. I bierze tą łopatę, bierze to drzewko i sadzi drzewka i to jest tysiące posadzonych drzew. Wszyscy ludzie w firmie mają po prostu swoje drzewo ze swoim imieniem i nazwiskiem, a tych ludzi jest dziesiątki tysięcy. I jakby, jeżeli właściciel bierze drzewo, drewno i buduje z niego domki lęgowe dla ptaków własnoręcznie. Więc tu możemy zobaczyć, jakie jest to podejście do natury, jaka jest ta opieka, jaka jest synergia z naturą. Więc jeżeli tworzy to, tworzy ktoś, kto ma dobre intencje, kto dba o naturę, kto troszczy się o naturę, troszczy się o człowieka jako część natury, to ja myślę, że nic lepszego nie mogłoby nas spotkać. Czyli do wielkich rzeczy potrzeba nam wielkich ludzi. Często nie są to ludzie z pierwszych stron gazet i medialnych naszych, powiedzmy, donosów. No my tu tworzymy oczywiście obieg informacyjny, alternatywny, więc staramy się pokazywać tych właśnie ludzi, którzy są wartościowi i te tematy, które są dla nas absolutnie niezbędne. I tak zbliżając się do finału, w sumie ten potencjał, znaczy mnie interesuje, że... Aha, bo właśnie, dlaczego to akurat, bo trafiło do ciebie, zgoda. Ta chlorella to w ogóle jakaś legenda jest dla mnie, bo zawsze się mówi, że ona coś wchłania, wiesz, jeżeli jest najwyższej jakości. Ja sam zresztą, jak coś na przykład zdarzy mi się na czekoladę, najczęściej jem gorzką, ale ona zawsze ma cukier i zjem sobie tę tabliczkę w ciągu pół godziny jazdy samochodem. A to 75% trochę cukru jest bez pozorem, bo gorzka 75% to nie znaczy, że ona jest bez cukru. Tak. I tak czuję trochę przesyt, to wtedy od razu wiesz, ba, chlorela. Ja to tak biorę, trochę ty mnie trochę krytykujesz, bo mówisz, że ty tak bierzesz tego, to akurat jest, nie czuję, ale żujesz na ślinie, nie? No czasami trochę popijam lekko, ale no wodę. Ja w drodze to. No, mam wodę. Trzeba pić wodę. Chlorelę trzeba popijać wodą, dlatego że chlorella jest jednokomórkowcem wodnym. Ona pracuje w wodzie, więc jeżeli my to masz troszkę za mało wody w organizmie, w ogóle powinieneś więcej pić. I teraz, jeżeli będziesz popijał jedną szklanką wody, tą chlorelę, którą zjesz, obojętne, czy to jest 10 drażetek, czy 20, czy po prostu garść, bo my teraz już garściami jemy. Ja prosto z gwinta, wiesz, bo nie wiem, jak samochodem, jak jedziesz, to do garści nie dajesz. No właśnie o to chodzi. I tak, wiesz, bum, bum. I od razu drażetki wchodzą do góry. Tak, gryzę to oczywiście, ja to gryzę. Tylko trzeba to popijać wodą. Można to gryźć, najlepiej trzeba gryźć. Ja to muszę przeżyć. Wiesz dlaczego? Dlatego, że tak, oczyszcza się jama ustna, toksyn, oczyszcza się z kandidy, więc jeżeli najlepiej pogryźć sobie takie kilka drażetek chlorelli właśnie na noc, po umyciu zębów. No i wtedy takim skutkiem ubocznym jest to, że zęby stają się białe, więc wybiela zęby. Dodatkowo oczywiście musimy iść do dentysty, jeżeli mamy jakieś ubytki, to wiadomo.
jest. Natomiast chlorella też ściąga kandidę z jamy ustnej. W związku z tym, kiedy my śpimy z tą pogryzioną chlorellą, musi być pogryziona, żebyście się Państwo nie zadławili. Tak, właśnie. Więc ona swoją funkcję spełnia oczyszczania. I później oczywiście idzie do układu i oczyszcza dalej układ. Ale ona pracuje na wodzie, więc chlorella musi mieć wodę, inaczej ściągnie wodę z organizmu. I dlatego właśnie efekt odchudzania jest. Ludzie, którzy piją mało wody, ich organizm zatrzymuje wodę, bo boi się, że jej więcej nie dostanie. I ludzie puchną. I jeżeli są opuchnięci i zaczną jeść chlorellę, ta chlorella wchłonie tą starą wodę, tą taką, nasz organizm jest zbiornikiem wodnym i tylko ważne jest, żeby ta woda była jak rwąca rzeka w organizmie, a nie jak stojące bagno. I teraz chlorella wchłania te stojące bagno i po prostu je usuwa. Natomiast bardzo ważne jest, ona też powoduje, że mamy pragnienie. Jak za dużo zjesz chlorelli, nie popijesz wodą, to i tak cię ciągnie do wody, prawda. Dlatego że ona pracuje na wodzie. Więc i tak za 10 minut, czy 15, to czy 20 tą wodę musisz wypić. Dlatego to jest tak fantastyczna roślina, która po prostu ściąga te toksyny z nas i powoduje też, że chudniemy. Jeszcze to chudnięcie jest bardzo ważne, dlatego że niektórzy z Państwa, jak zaczynacie przygodę z zieloną żywnością, chcecie schudnąć, mówicie, no dobra, super, ale ja już jem na przykład 2-3 dni, jęczmień jem chlorelę, no ale nie straciłem tego jakby apetytu, ale chcę jeść więcej. I tutaj bardzo ważne i kluczowe jest to, że nasz organizm nie chce parówek, chleba z szynką, innych rzeczy. On chce więcej zielonej żywności, bo on poczuł przez te kilka dni, że dostał coś dobrego i on chce tego więcej. A ludzie odczytują to po prostu, okej, jestem głodna, to wezmę sobie bułkę z masłem czy z szynką. A tutaj nie. Jeżeli czujemy głód, jak rozpoczniemy kurację zieloną żywnością, to po prostu dajmy tego więcej. Przy jęczmieniu nieograniczoną ilość. Można do 2 litrów wypić soku z trawy jęczmiennej. Natomiast chlorella, no, w zależności od naszej wagi, można nawet 1:1, czyli 1 groszek chlorelli do 1 kilograma ciała. To tego już niedawno nie potrafię liczyć. Zwykle. Biorę, ile się wsypie, ja tak czuję, że mogę wziąć więcej. Ale to wiesz, gdzieś tam to organizmy, znaczy pewne odruchy też są regulowane, więc podejrzewam, że biorę tyle mniej więcej, co trzeba i o to chodzi. A tutaj mamy akurat rzeczywiście jęczmień, który jest soczek i w takim razie to no, niech to będzie na finał, że na zdrowie, tak zauważyłem, że no też to jest alkoholu na się zdrowie. Nie pije się alkoholu. Ostatnio w ogóle nawet, no ja zawsze mało piłem, ale teraz kurczę, ostatnio w ogóle nic nie piję, wiesz. No to jest właśnie to, że to tak, kto robi na zdrowie? No na zdrowie zwykle się robi, jak się pił alkohol, tak? Ale to jest jakaś paranoja, dlatego że alkohol nie idzie na zdrowie, tylko na chorobę. Natomiast tym możemy się stuknąć na zdrowie. Na zdrowie, tak jest. A jeszcze takie informacje podstawowe na koniec, takie na podsumowanie, bo cały czas to jest dostępne, jest taka sieć, są ludzie, gdzie w tym przypadku, jak ktoś chce się zaopatrzyć, to co ma zrobić? Najlepiej wejść na stronę www.czystejedzenie.eu. Aha. I tam można również zakupić książkę, jest informacja o tym, jak kupić tą książkę i jest informacja o tym, jak zaopatrzyć się w zieloną żywność, ponieważ ona nie jest dostępna w sklepach, nie jest dostępna też w internecie, więc po prostu warto napisać mail i tam są osoby, które zajmują się konkretnie właśnie doradztwem w zielonej żywności, czyli one na pewno Państwem się zaopiekują. Natomiast jeżeli chodzi o książkę, pod programem są podane maile, gdzie można będzie zaopatrzyć się albo w książkę, albo właśnie w zielonki, a najlepiej w jedno i drugie z tego względu, że to jest podręcznik. To jest podręcznik, który mówi nam o dawkowaniu, który mówi nam o tym, jak dzieci powinny spożywać zieloną żywność, który mówi nam o tym, jakie choroby mogą zostać usunięte poprzez zastosowanie zielonej żywności. Tutaj na końcu masz ładnie napisane. I są doświadczenia również ludzi, którzy wyzdrowieli z COVID, anginy, grypy, z kandidy, mają lepszy sen, pozbyli się nałogu nikotynowego, czyli palenia papierosów, anemii. Tu niektórzy piszą również o tym, jak tam jak zastępują piwo zieloną żywnością, więc chociaż też jest z jęczmienia. O samej Ani, socjolog o specjalności psychologia rodziny. Dietetyk kliniczny, pasjonatka prawdy oraz wolności. Nie wierzy na słowo, wszystkiego musi doświadczyć osobiście. A samym, myślę, że to fajna fraza jest, odkryjesz sekrety zdrowia, czytając tę książkę i długowieczności. Dowiesz się, jak oczyścić organizm i przywrócić równowagę kwasowo-zasadową. Wzmocnisz i oczyścisz umysł i ciało. Zadbasz o układ pokarmowy. Dowiesz się także czegoś nowego o wirusach i bakteriach. I być może wiedza ta zmieni twoje spojrzenie na zdrowie i choroby, i tak dalej. Myślę, że to jest jakiś rodzaj motta. Tak.
Tak, to jest prawda, bo naturalnym stanem człowieka jest stan zdrowia, a nie choroby. I jeżeli chcecie pójść w nową stronę, w nową ziemię, w nową cywilizację, w nową rzeczywistość, już nas mainstream, tak powiem, wyhaczył po tej ostatniej harmonii kosmosu, już nas tam nazywa na różny sposób, już wie, że jest coś takiego jak my i zdaje sobie chyba pomału sprawę, że to jest kompletnie coś innego i myślę, że wśród tych ludzi, którzy nas zwalczają, jest wielu, którzy po cichu, powoli zaczną zauważać, że to jest właściwa droga dla życia w ogóle. I od tego, jak się żywimy, można i trzeba zacząć wszystko. Niczego nie zmienimy w Polsce i na świecie, jeżeli będziemy chorymi ludźmi, jeżeli będziemy napakowani tymi wszystkimi toksynami, zarówno elektromagnetycznymi, jak i chemicznymi, jak i z tymi spożywienia. I jeżeli uważacie, że jesteśmy w stanie zmienić, prawda, Polskę, zmienić świat, jeżeli nie zmienimy siebie i z tego całego brudu się nie oczyścimy, no to wydaje mi się, że jesteśmy w wielkim błędzie. I że właśnie potrzebujemy tego gigantycznego oczyszczenia. Jest wiele oczywiście różnych ścieżek i dróg. Ania obrała akurat tą. Ja też jakby korzystam akurat z tej linii, bo widzę jej olbrzymią efektywność i jakoś mimo tej ekstremalnej jakby mojej linii życia, bo niewątpliwie jest ekstremalna, jakoś dzielnie się trzymam. I bardzo dziękuję Ani i tym wszystkim, którzy naprawdę robiąc przestrzeń zdrowej żywności, suplementów, traktują po prostu to jak swoją misję, jak pasję i wiedzą, że najważniejsze jest dać ludziom to, co jest wartościowe. A jak fajnie powiedziałaś, bardzo mi się to podoba, że pieniądze wtedy są produktem ubocznym. Naprawdę pięknie to brzmi i niech ich będzie jak najwięcej. Takich produktów ubocznych niech będzie jak najwięcej. Tak jest. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.